Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Godlewski, 4 listopada 2013 roku. Niespodzianka, 2% podwyżki od nieruchomości. Niestety dyscyplina polityczna poszczególnych opcji zmusiła co niektórych radnych do tego, żeby zagłosowali za podwyżką. Tak się tłumaczą. No cóż, każdy z Państwa, kto jest zainteresowany, żeby zobaczyć, który radny jak głosował, może to uczynić już niebawem na stronie Konin. Mam prawo wiedzieć.pl. Nie wiem, czy już jest to zamieszczone. Za chwileczkę spytam się prezesa akcji Konin, ale miejmy nadzieję, że już będziemy mogli zobaczyć te wyniki. Niespodzianka numer dwa. Proszę Państwa, chiński inwestor, miasto partnerskie, dostało ofertę już w 2012 roku na zainwestowanie w Koninie. Nie ma sprawy, oczywiście, i niespodzianka. Mianowicie, aczkolwiek radni jeszcze nie głosowali, gdzie mają być termy, czy na Pociejewie, czy na Zatorzu, na Hałdach, a w ofercie już mamy napisane termy w okolicach Pociejewa. Czy radni faktycznie są tutaj potrzebni? Czy nie jest tak, że jeden radny decyduje o wszystkim, a prezydent jest od tego, żeby jego pomysły i koncepcje podpisywać? Nie wiem, panowie i panie radne, czy jest sens, żebyście w ogóle zabierali głos w pewnych tematach. Jeśli jeden z radnych będzie miał pomysł, to i tak wszystko zostanie spełnione. Oczywiście za pieniądze podatników. No cóż, rzeczywistość miasta Konin.